Zmiany. Punkty karne mają się kasować po roku. To nie wszystko. Wraca pomysł płatnych kursów redukujących liczbę punktów. Czyli wygląda na to, że to powrót do tego, co było. Czy we wszystkim o tym Paweł Szot. Dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Został zatrzymany przez policjantów z bielskiej grupy Speed. W tym przypadku taryfikator przewiduje najbardziej surową karę, czyli 15 punktów karnych plus mandat 2,5 tysiąca złotych, jeżeli kierowca robi to po raz pierwszy. Natomiast jeżeli w ciągu najbliższych 2 lat popełni tożsame wykroczenie, no niestety kara jest podwójna, tak więc tego kierowcę spotkał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych. Takie drakońskie kary obowiązują zaledwie od 7 miesięcy, ale Sejm już pracuje nad złagodzeniem niektórych przepisów. Chodzi o system punktów karnych. Takie były apele, zwłaszcza kierowców zawodowych, bo to rzeczywiście był pewien problem. Kumulacja tych punktów na przestrzeni 2 lat bardzo często groziła tym, że tracili prawo jazdy, czyli pozbawiało ich to możliwości zarobkowania. Teraz punkty kasują się po 2 latach. Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją znikną po roku i to nie od momentu opłacenia mandatu, ale od samego wykroczenia. Wrócić mają też odpłatne szkolenia. Raz na pół roku w ten sposób kierowca będzie mógł się pozbyć 6 punktów karnych. Telefonów jest od samego rana dużo. Dzwonią kierowcy mocno zaniepokojeni ilością punktów, które mają na swoim koncie, ale dzwonią też kierowcy tacy, którzy profilaktycznie pytają o to, czy w przyszłości będą mogli zredukować swoją ilość punktów. Za złagodzeniem przepisów opowiedziała się Sejmowa Komisja Infrastruktury. Te zmiany, które zostały zaproponowane, wydają się być sensowne i wpisujące się w oczekiwania społeczne, a przede wszystkim żywotne interesy polskich firm. Firm transportowych, które tracą kierowców. Policja nie ujawnia, jak często wnioskuje o zabranie prawa jazdy i wysłanie kierowcy na dodatkowy egzamin. Według byłego policjanta Marka Konkolewskiego zaostrzenie przepisów spowodowało wzrost liczby takich wniosków o 500%. Trzeba czasami przyznać się do błędu. No proszę zobaczyć, że lawinowo rośnie liczba tych, którzy przekraczyli liczbę 24 punktów karnych. Wyższe kary przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa. Zdaniem psychologów to nie będzie jednak trwały efekt. W pierwszej fazie tak, kiedy jest szok wynikający z wysokości tej kary. Natomiast potem następuje najzwyklejsza w świecie adaptacja do bodźca. Zjawisko znane znowu z psychologii. My powoli się przyzwyczajamy. Nowe, łagodniejsze przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Paweł Szot, Fakty.